Faktycznie. Jak przełączyć tą stronę na czarną, bo bolą oczy? Dobra, nie umiem, niech będzie taka. I tak jest tutaj na biało. Tę sprawę traktujemy bardzo poważnie. Jako federacja chcemy przede wszystkim przekazać wyrazy współczucia osobom, które ucierpiały w wydarzeniach sprzed lat. To nigdy nie powinno się wydarzyć. Nie pozostaniemy obojętni względem takich zachowań. Dalsze kroki prawne. Bardęga mnie już wkurza ten dziad leśny. 50 zł. Dalsze kroki prawne podejmowane przez federację wymagają stosownego czasu operacyjnego związanego z działaniami i podejmowanymi w obszarze prawa spółek czy umów kontraktów. Nie, źle to trochę przeczytałem jakby. Będziemy o wszystkim informować Was na bieżąco. Jednocześnie prosimy o niełączeniu FAME z działaniami Michała Barona podejmowanymi w przeszłości przed powstaniem federacji. 5 zł. Tutaj, znaczy ja wiem, że to nie jest jakby czas na takie żarty, ale jakby tutaj dopisali, z Michałem łączyły nas relacje czysto biznesowe. To by było... Poniżej pełna treść oświadczenia. Jako prezes zarządu spółki zarządzającej federacją FAME oświadczam, że Michał Baron został de facto wykluczony z bieżącej działalności federacji w trybie natychmiastowym. Decyzja została podjęta z powodu podejrzeń dotyczących bardzo niepokojących zachowań Michała w okresie przed rozpoczęciem działalności w federacji. Oświadczam również, że władze federacji nie posiadały wiedzy dotyczącej wspomnianych zachowań. O dalszych krokach natury formalnej federacja poinformuje w formie oświadczenia na oficjalnych kanałach FAME w mediach społecznościowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że federacja podejmie natychmiastowe i stanowcze kroki względem innych osób występujących na naszych galach, wobec których skierowane zostały publicznie poważne zarzuty w związku z tą sprawą. 5 zł. Pięć złotych. Pięć złotych. 25 złotych. Dziwne oświadczenie. Znaczy, na pewno mnie zszokowało to oświadczenie, ale no, jakby to oj, nawet nie wiem. 5 złotych. Z nich się nazywa.